ogólnie mam nieprzyjemną sytuację. Typek od 2 godzin stoi nam pod drzwiami i nie chce odpuścić. Krzyczy, że chce się bić z Markiem. Jakiś psychol. Nienormalny. A ja do niego nie zamierzam wychodzić. No cały pajac będzie tutaj stał. No to jest chore. Gościu ewidentnie ma coś z głową. Ale co, on wie, dlaczego on się do ciebie pluje, czy nie? Nie mam pojęcia, nie znam gościa. Wzywam ochronę, czy nie wzywam ochrony? Nie no, po co wzywać ochronę? To jakiś patus. Ewidentnie. No zobacz. Idę go wygonić, czekaj. Weź mu tam powiedz, że zaraz będzie ochrona, policja. Wiem. Ty wyjdź co, zaraz policja będzie, nie ochrona. Ale o co ci chodzi? Dawaj mi markę za to, co zrobił. Ale co zrobił? Majka pobił. Co? No. Ale weź to wyjdź, to jest teren prywatny, zaraz ochrona przyjedzie. Gdzieś ma tą ochronę, dawaj mi markę lepiej. No Marek, wychodź tu, w tej chwili. Wyjdź, bo ochrona zaraz przyjedzie. Nie, dawaj mi markę, ja go muszę rozwalić teraz. A jest chory? Nie wiem, psychol jakiś. Strasznie. Sąsiedzi, którzy tam patrzą się z okien naprzeciwko. Po co on tutaj przychodzi? Nie wiem, no jakiś psychol, no. Czekaj, zamknij drzwi. Karzeł, chodź tu. Patrz, krzyczy, drze mordę dalej. Debil po prostu. Karzeł, idź tam do niego. Do kogo? No do tego gościa, weź mu przetłumacz, że ma stąd iść. No dalej tam stoi? No dalej stoi. Ty, ale weź dalej stąd, nie? Marek, chodź tu. Ale wypierdalaj stąd, typie. Dawaj mi markę. Zaraz ochrona będzie. Tu mam ochronę, wyjdź stąd, typie. Wyjdź stąd, typie, jesteś na terenie prywatnym. Masz stąd wyjść. Ale masz stąd wypierdalać, bo zaraz tyle będzie ochrona, czaisz, typie? Dawaj mi markę lepiej. Co za psychol, to jest jakiś chory typ, nie? Przecież nie ma prawa tutaj wchodzić. No nie ma. Co, wyraźnie mu powiedziałeś, że ma stąd iść. I on będzie teraz dalej stał? Nie wiem, o co chodzi. No drze mordę cały czas. To co, zamawiamy tą ochronę? No nie wiem. Trzeba się zastanowić. Jak będzie tutaj nadal za 10 minut, to wtedy podejmiemy kolejny krok. Marek! Marek! Chodź tu, Marek, szybko! Nagrany typek jest, słyszysz? Był tu! Co jest? W las tu, czaisz? W las na teren. Patrz na to. 4 minuty temu, 5? Ile która jest? Jest 53. No to 10 minut temu. Patrz co on tu robił. Nie wiem co on tu robił. Patrz, widzisz? Wybiegł stąd. A nic nie zrobił z domem? No właśnie nie wiem. Był tu, w sensie na terenie. Nie od tej strony, był od strony tarasu. Ty. Co? Pamiętaj, Mato, Szczecin jest mały. Albo wychodzi do 15, albo lecą ci szyby. Co za psychol? On obstaje. Gdzie? Weźmy coś po raz. Wygadaj z nim, no. Powiedz mu, że ja mam stąd... Wybieraj stąd, człowieku! Dawaj mi marka, już po nim! Dobra, weź, to trzeba, nie wiem, ochronę, nie? Normalnie ochronę. No patrz na gościa, co on robi? Mamy nagranie, jak wchodzi. Mamy nagranie, jak wchodzić tam, gdzie nie powinieneś. Ja mogę wszystko. Wypadł stąd. Chodź, nie będę do ciebie wychodził, ty masz stąd wyjść. No co za ty? No psychol, mówię ci, że psychol, jak nic, nie? Ty. Kolejne kartki. Spalę ci matkę, co? Spalę ci... matkę, śmieciu, jesteś martwy. Co za ty? Ale o co on się w ogóle pluje? Nie mam pojęcia. Nie mówił nic? Drze się coś. Ale nie wejdę, to jest najważniejsze. Tylko najbardziej się boję o to, że on coś zaraz z domem może zrobić. No zobacz, rozwijasz takie coś i jeszcze napisał, że szyby powybija. Co w takiej sytuacji robić? Nie wiem, musimy się zastanowić. Chodź do góry, rozkminimy to, bo nie wiem, najlepiej ochronę wezwać, nie? No psychol. Albo nie wiem, gazówką go, nie? Albo, no nie wiem. Chora akcja. On stoi tutaj cały czas? Weź, masz go na kamerze? Powinien być. Nie, już go nie ma. Poszedł. Poszedł. Psychol. No nie wiem, co robić. Ja mam wiedzieć, co robić. No z kolei nie chcę wyzywać na gościa ochrony, może, nie nachlał się czy coś i po prostu mu... Zgaśpał się? No co ty, wątpię. Albo się napił, dobrze. Nie no, wygląda na świeżego. Bardziej na zaćpanego, jeżeli już. No właśnie, no i będzie miał problemy gościu, za swoją głupotę. A nie wiem, czy jest sens, żeby wyzywać ochronę. Nie, musisz się ze sobą. Niech sobie po prostu stąd pójdzie i posprawi. Po co mnie wołasz? No za. Debil. Po prostu debil. Wiesz, jaką bym miał przestranę, jakbym po policję teraz zadzwonił? Groźby. Stoi z maczetą. No jest psychiczny ten typek, nie? To jest chory człowiek. To po karetkę czy po policję? Prędzej bym miał zadzwonić. Idź może do niego i mu przetłumacz. A co mam mu przetłumaczyć? O człowieku mam maczetę. No, jest chory gościu. To nie, to Karła puśćmy tam. No tak, no na pewno. To przez pod z nim pogadaj chociaż. Dobra, Marek, ja bym wzywał ochronę, nie? Wezwijmy ochronę. Ale gościu... Wezwijmy ochronę, no. Chcesz, żeby sobie życie zniszczył za was? Ochrona go po prostu... nie wiadomo co? Ochrona go zabije. No a i puszczą to dalej. No a co, chcesz takiego typa mieć pod tym? Ja bym się wolał z nim wygadać, żeby po prostu stąd poszedł. Dlatego proponuję, żebyś ty wyszedł na taras. Nie, ja nie wchodzę. No to żeby Karzeł wyszedł na taras. Albo ktokolwiek, bo ja nie będę wychodził, bo na mnie się jeszcze rzuci z tą maczetą, a do was nic nie ma, tak? No to prędzej, żebyście wy poszli, ktoś z was, przetłumaczcie mu, że tak się po prostu nie robi, powiedzcie mu, co za to grozi, zada takie akcje, co on odwala i tyle, może sobie pójdzie. Wątpię, on chyba nie ma zamiaru iść, nie? No to przetłumacz mu, bo ty do tej pory się na niego wydzierałeś. Idź do niego, powiedz mu, co za to grozi, spytaj się, dlaczego tak robi, no nie wiem, no pogadaj z gościem. Jak chcesz, to Karła wysyłaj, ja nie idę tam. No to Karzeł będzie musiał iść. No to sobie wysyłaj, ja nie. No on nie zrobi nic Karłowi, no bo on krzyczał, że tam mini Mike coś? Znaczy ciebie, no, chcę za mini Mike'a, tak? No. Chodźcie.
chłopa? No widzieliśmy, chory jest. Z maczetą. Nie, ten typek jest psychiczny, nie? Chłop z maczetą pod chatą stoi. Dobra, słuchaj, Karzu, sytuacja wygląda tak, że my nie chcemy robić mu problemów, bo jeżeli w tym momencie zadzwonimy na policję albo po ochronę, to gościa zamkną, bo... Ma przy sobie maczetę. On na pewno ma jakieś zawiasy. Mamy nagrane, jak się tutaj włamuje, na teren prywatny. Mamy nagrane te karteczki, które rozwiesił. No, no i to, co teraz robi, także za to... No, on jest naćpany najprawdopodobniej. No i jeszcze jest naćpany, pewnie jeszcze ma coś przy sobie. No nie będziemy chłopakowi problemu. Dobra, idź, weź, daj mu telefon, niech idzie się dopytać. Co, idź, nagrywaj go tak z ukrycia, żeby ewentualnie mieć dowód jakikolwiek. On ci nic nie zrobi. I powiedz mu po prostu, żeby wyszedł. Powiedz mu, co grozi za to, że odwala tutaj takie akcje. I go po prostu wygoń. Powiedz, że my chcemy mieć spokój, żeby on też sobie nie robił problemów. No naprawdę, nie ma sensu. Przyczajki go nagraj, nie? Nie przeskoczy przez ten bot raczej, nie? Bo musiał przejść na około. Jednak ma maczetę, tak? Jak chcesz, to wracaj się. Czego ty tu chcesz? Ale gościu, stoisz pod chatą z maczetą, drzesz japę. Dawaj mi marka, a nie. Chłopie, stoisz tutaj. Nie wiem co brałeś, nie interesuje mnie to za bardzo. Masz maczetę w łapie. To jak jest psychiczne, nie? Nie odpuszczę. Tutaj stał jak Maryk i tak do ciebie nie wyjdzie. To co minimarkowi zrobił? Do niszy startuje. Mike do niego startował, to po pierwsze. Nie, tak nie było. Czemu ludzie nie ogarniają tego, że to mini Mike chciał walczyć i to była uczciwa walka w sumie? Idź stąd, weź tą swoją maczetę i po prostu stąd idź. Nie, jak Marek się zgodzi ze mną, walczyć. Gdzie chce, o której chce? Chce walczyć z tą, co żyjesz? A co, on fejmu szuka, że chce na fejmu ma ze mną iść? Nie, byle gdzie. Wiesz, ile ludzi do mnie pisze? Ale co żyjesz? Nie, że byle gdzie chce z tą się bić. Nie będę się bił z gościem na ulicy. Tak samo nie będę z nim na żadne fejmy ma ani nic, bo to... Po co masz sobie robić problemy? Weź tą maczetę i stąd idź. Zresztą nie znam nawet gościa. Co on ma na bani? Idź stąd. Nigdzie nie pójdę. Ale po co będziesz tu stał? Czekam na Marka. Ale nikt i tak do ciebie nie wyjdzie. Skąd wiesz? Pytałeś się go? Nikt nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Idź. Teraz wzywamy ochronę czy co? Bo serio, to jest, zaczyna się robić za grubo, nie? Boisz się? Idź stąd, człowieku. Irytuje mnie trochę już. Idź stąd. Cały dzień tracimy, bo jakiś gościu stoi przed domem, nigdzie wyjść nie można, bo ma maczetę. Chłopie, masz sprzęt w ręku. Chcę, to odłożę maczetę. No ręce na ręce, no po... Karzu, wracaj. Chodź. Weź już sobie odpuść, naprawdę. Nie rób sobie problemów, nie rób nam problemów. Wiesz, co byś miał za tą maczetę? No duże problemy. Chcesz, żebyśmy po policję zadzwonili? Dobra, Karzu, chodź. Nie ma co z nim dyskutować. Tak, boję się. No nie, bo się boję. Dobra, stój sobie. Chłopiec chory psychicznie. To wygląda na to, że trzeba czekać aż zmarzli. Nie rozumiem gościa. No, ale co myślisz, że ja go rozumiem? No patrz co on robi. Patrz, znowu robi to samo. No, psychiczny no. Może ty do niego wyjdziesz. No i co ja mam? Może mu bardziej dosadnie przetłumaczysz, że ma stąd iść. Wysoko jest tam ta górka. Dobra, zobaczę. Chcę z nim pogadać, tylko pamiętajcie, że ten typek jest chory, nie? Uważaj, że macie tam maczetę. Dobra, wywalisz go po prostu, czy co? No tak, ewentualnie wiesz co można zrobić? Co? No ludzi zadzwonić. No można. Jakiś karków się weźmie, mam takiego jednego znajomego. Wyniosę. Ty typie, po co ci problemy, co? Ty, a ty co ty chcesz z tego? Ale po co ci problemy? Zaraz przyjadą tutaj, ludzie połamią cię, po co ci to? Ludzie zaraz przyjadą cię, połamią, po co ci to? Maczetę mam, chcesz? Zobaczyć jaka fajna zbliska? Chcesz? Człowieku, nie strasz mnie jakąś maczetą, bo zaraz przyjadą ludzie i cię połamią. No co ty k***o, zakaz grywasz? No tak, dawaj mi Marka, powiedziałem coś na ten temat. Marek! To jest psychol. Weź go, wyrzuć sobie, możesz? A co mam zrobić? No wyrzuć go, powiedz, no nie wiem no. Powiedz mu coś. Słuchaj typie, masz 30 sekund, albo dzwonię po ludzi i cię łamią, czaisz? Dobra, mordo, to jest spokojnie, to jest atrapa. Tylko chcę, żeby Marek stoczył ze mną walkę. Na ringu, na ręce po prostu. Weź to wypierdol, przez płot, rzuć to do mnie. Pasuje? Ale Marek musi stoczyć ze mną walkę. Spytam się go. Czekam. Marek, wychodź, nie mam już nic. Słyszysz? Wyrzucił maczetę i chce po prostu się snomlać na ringu. A żadne wiemy, ma nie idę. Ale nie na tej ma. Na ring, po prostu on chce iść na jakąś salkę, się bić z tobą po prostu. Nie wiem, chcesz na to iść, bo on nie odpuści, nie? Ja chcesz, to możesz zadzwonić po ochronę, ale no wyrzucił tą maczetę, nie? Dobra, od razu film. Chociaż no nie wiem, nie zobacz. To co, chcesz się z nim bić, czy nie? Że mam z nim szansę? Nie wiem, czy masz szansę, no. A jak dostanę? To dostaniesz, no i się skończy, no. W sensie będzie walka i tyle, no. Sparing normalny. Pamiętaj, że to nie jest kaszel. A nasz szczelki normalny. No tak, no on sobie normalną walkę, nie? Ale w boksie czy w MMA? A w czym chcesz się bić? Obojętnie,
Fame ma ring, każda miejscowa może być. Na gołe pięści? Może być. Nawet na gołe pięści chce się bić. Na gołe pięści nie, bo... A w rękawicach? Może być, może być. No w rękawicach mówię się na takie ruchy. To poczekaj chwilę, przed bramą jak chcesz się bić. Dobra, idę, ale ma być. Na pewno chcesz się z nim bić? W sumie, nie, że on przy sobie jakiegoś innego sprzętu nie miał. No wątpię, no przecież jesteśmy w trójkę, no bez przesady, nie rzuci się na nas. No dobra. Nie jeden sparing mam za sobą, nie jeden sparing z lepszym zrobiłem także. Na pewno chcesz się z nim bić? No co mi? W sumie akurat. Jeżeli będziemy walczyć w ochraniaczach i tak dalej w wszczęcu, no to nie widzę żadnych przeszkód. Nie wiem, typek jest troszeczkę pier... Nie? Proszę, czy stoi tam dalej? No i poszedł przed bramę, nie? Wyszedł. Dobra, to co? Zabieramy go? Chętnie się zmierzasz. No dobra, jak chcesz. O, czekam na ciebie! Ale my się umawialiśmy na ring, tak? No tak. A normalny, uczciwy pojedynek. No tak. Pisz sobie Fight Academy Stargard. My tam jedziemy samochodem, ty dojedź tam sobie we własnym zakresie. No i po prostu widzimy się, tak? A nie możesz mi zabrać? No tak nie. Czemu? No bo pałętasz się tutaj pod domem od kilku godzin. No proszę cię, Marek, no, no tak spokój się lepiej. Tak no. Średnio ci ufamy. Nie wiem, weź sobie tak sobie. Boisz się mnie? Boisz się mnie, tak? Tak, boję. Boisz. Przecież ci krzywdy nie zrobię. Tylko szybko cię połamię. No, no dobrze, zobaczymy kto kogo połamie. Także ty jedź sobie we własnym zakresie, my też jedziemy. Dobra, to... Samochodem jesteś? Tak. To widzisz, masz samochód, co do pana. No ale szkoda mi paliwa. No dobra. Dobra, jak wygrasz, to ci zwrócimy kasę. Dobra. To gdzie idziesz? Widzimy cię później. Widzimy się. Spokojnie. Rozumiesz to? No dobra, no... To dobra, no widzimy się na miejscu. Rozumiesz to czy nie? Nie, jeszcze nie. No zobacz później. Widzimy się na miejscu. A to jest normalne, że ja będę się bił z psycholem? To nie jest zbyt ryzykowna decyzja? No nie wiem, no będzie na uczciwych zasadach, tak? Czy on ten pies tak szczeka? No, nie wiem, no... Denerwuje mnie ten pies. Wyczuł. Zamknij się, psie. Wyczuł, ale nie, typek jest mocno, nie? Romnięty. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, chodź. Karzeł jedzie, czy nie? Karzeł, jedziesz? Marek, przyjechałem z psem dla ciebie. 100 kilometrów przejechałem. Tutaj jest sala. 7 dych mi wisisz, rozumiesz to? No to po wszystkim. Teraz co się uspokój, człowieku. No dobra, spokojnie, spokojnie, tu na sali mieliście. Na sali, tak? Siedem dych najpierw oddaj. A ja nie mam gotówki przy sobie, człowieku. Dobra, zaraz... Nie mam k***a. Była umowa, wygra, tak? A odda 7 dych czy nie? Bo jak nie, no to trzeba inaczej teraz rozegrać. Słuchaj, było powiedziane, jak wygrasz, dostajesz pieniądze. Idziemy na salę. Proszę bardzo. Idź, i się nie bój. Gdzie skażą w ogóle? Tam, obok smer. No chodź. Nosem ciągę. W sensie? No nosem ciągę. No dziwnie tak, no. To mam utrudnione zadanie trochę. No trochę. Trochę bardzo. Jak wystrzelony. No nie wiem, nie wiem. Oby to nie była głupia decyzja. Chodź! Czekałem na tą chwilę. O kurde. Kazu, grubo co? Oni się na syrenę napieprzają, nie? Mam ty, ile on w ogóle waży? Co myślisz, k***a? Moja kucha. Ale ty bijesz? Chodź. Za pół kolej. No dobra, już, to przegrał, no. No już. No był kolejny, k***a. Ale już przegrał, słyszysz? Już, wystarczy. Nie odpuszczę tak łatwo. Ale już przegrał, człowieku. Za tą kolejkę co zrobił, k***a. A co za... Fal. Ty, ale on przytomność straci, nie? Zostaw go, bo ci... Dobra, walisz czy nie? Dobra. Czekaj. Marek, uważaj. Mówiłem, żeby po ochronę dzwonić. Wstawaj, Marek. Mówiłem, żeby po ochronę dzwonić, czaisz? No co, gówno, mówiłem, żeby po ochronę dzwonić. Dostałeś p***ol, dostał k***a po tylizy, nie wiem, czego nie zabiłem. Weź go w łyżeczkę, k***a, łóż. I zbieramy stąd. Łóż go w łyżeczkę. I p***amy stąd. Zawsze twoje pomysły się tak kończą. Moje pomysły? Tak, twoje.
Trzeba było... Moja gmina, że jest... Nie wiem, człowiek gość. Trzeba było ochronę wzywać, mówiłem. Ty Marek, co ci się stało? Całą mordę mam obitą. I żebro. Ty, ja mu chyba, nie wiem czy mu się nic nie stało, nie? Bo ja mu w tył głowy walnąłem. No ty masz tylko limo, nie? Pod okiem. A moje żebra? Nie, no wydaje mi się, że nic się kurde, nie stało. Kurde, czuję, że nie ma tutaj przerwy. Masz mordę obitą tylko, nie? Teraz dopiero zauważyłem, że masz limo pod okiem. No i tak, no nie wiem, cała twarz mnie boli, tutaj strasznie. Kogo tyś mi dał? Co? Kogo tyś mi dał do bicia się? No to mówiłem ci, Marek, idziemy stamtąd. Nie, to jest większy, to jeszcze naćpany. Ale mówiłem ci, idziemy stamtąd, dosłownie teraz w tył głowy. Ja nie wiem, czy nic się nie stało. Czemu kazałeś mi się z nim bić? Ja ci nie kazałem się z nim bić. Ale sam kto chciałeś. Mi kazał? Sam to chciałeś. Czemu nie mogłeś go wyrzucić wtedy? Ale tobie się nic nie stało, ty masz limo pod okiem, a jeżeli go jako zabiłem, to ja pójdę siedzieć. No dobra, nie interesuje mnie to. Dobra, wypieprzamy stąd. Zresztą on się ruszał. A ruszał się? No jakoś mi się nie wydaje, że się ruszał. No mi się wydawało, że się ruszał. Dobra, idziemy stąd, gdzie skarzeł? Karzeł! Zamykamy to i idziemy stąd. Ja nie wiem, co tu się stało, ja tego nie widziałem. Otwieraj drzwi. Otwieraj te drzwi i uciekamy stąd. Do tyłu, Marek. Ostatni raz takie akcje, czaisz? A to twoja wina. To nie jest moja wina. Ty sprowokowałeś całą sytuację. Ja sprowokowałem? A ja?